Halo, 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 witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zakręcone Pytania. Dzisiaj takie oto zakręcone pytanie, które dostałem od jednego z widzów kanału, a może coś na temat uroczystości Wszystkich Świętych. W końcu się zbliża i wiele osób wyrusza na cmentarze, więc jak rozumiemy tę uroczystość, kto to jest święty, dlaczego trzeba modlić się za zmarłych. Dlatego dzisiaj zakręcone pytania zajadą na cmentarz. Zapraszam do oglądania i do wysłuchania. Jesteśmy na naszym cmentarzu komunalnym na Nowej Wsi Królewskiej. Specjalnie przyjechałem tutaj wcześnie rano, żeby nikomu nie przeszkadzać w przygotowaniach do uroczystości Wszystkich Świętych, no bo tak już jest, że gdy zbliża się 1 listopada, kiedy zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, gdy zbliża się dzień zaduszny, kiedy modlimy się za zmarłych, to jednak tłumy na cmentarzach się pojawiają. Z jednej strony cieszyć to, że rzeczywiście chociaż raz w roku pamiętajmy o tych naszych bliskich zmarłych, ale z drugiej strony no, rodzi się pytanie, czy nie za rzadko, czy tak nie powinno być o wiele częściej, że przychodzimy na cmentarze, dbamy o te nasze groby, ale przede wszystkim modlimy się za zmarłych. No bo ja zawsze powtarzam bardzo często również na pogrzebach, że nieraz przynosimy piękne kwiaty, przynosimy znicze, ale czy to coś zmieni w sytuacji tego zmarłego? No otóż nie, no bo znicz się wypali, kwiat zwiętnie, ale to naprawdę nic nie da temu zmarłemu. Jeżeli czegoś potrzebuje, to modlitwy. No bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi. I uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam z jednej strony o tym, co jest celem naszego życia, a z drugiej strony, jak ten cel osiągnąć. Dlatego bierzemy się już za tę wielką i wspaniałą uroczystość. Przede wszystkim sama nazwa tej uroczystości, czyli Wszystkich Świętych, wskazuje nam jedno, że tego jednego dnia w Kościele wspominamy Wszystkich Świętych. Kto to jest święty? Odpowiedź jest bardzo prosta. Święty to jest ten człowiek, który po swojej śmierci dostał się do nieba, czyli jest w niebie. I nie dostał się tam własną mocą, nie dostał się tam własnymi zasługami, ale dostał się tam dlatego, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, oddał swoje życie w ofierze, w ten sposób nas zbawił, ale również Chrystus zmartwychwstał. I właśnie uroczystość Wszystkich Świętych pokazuje nam, że celem naszego życia jest właśnie życie, ale nie tutaj na ziemi, bo ono przeminie prędzej czy później, ale to prawdziwe życie, życie w niebie, a później zmartwychwstanie również naszego ciała. I to jest rzecz bardzo ważna, o której bardzo często zapominamy, żyjąc tu i teraz. Skupiamy się na doczesności, a tymczasem powinniśmy patrzeć się na to, że nasze życie nie kończy się w chwili śmierci, tylko się zmienia. No i właśnie, człowiek, który odpowiada na to Boże zaproszenie do zbawienia, no bo każdy z nas, jak pisze święty Paweł, w nadziei już jest zbawiony, tylko my musimy naszym życiem na to zaproszenie odpowiedzieć. Czyli musimy żyć kierując się po prostu miłością do Boga i do drugiego człowieka. Więc jeżeli odpowiadamy, no to dostajemy się do nieba. Jesteśmy świętymi. I część tych świętych jest przez Kościół ogłoszona. Jest proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny, badanie życia tych osób, potwierdzone to wszystko jakimś cudem. Ale większa część tych świętych jest nieogłoszona. To są ci wszyscy, którzy właśnie po śmierci już są w niebie. I w jeden dzień, właśnie 1 listopada w Kościele, tych wszystkich świętych wspominamy. I patrzymy się na nich. Mówimy, to jest cel naszego życia. Oni są już w niebie, czyli są szczęśliwi, no bo święty, błogosławiony znaczy po prostu szczęśliwy, ale oni są tam szczęśliwi nie dlatego, że tam jest niebo, tylko dlatego, że jest tam Bóg. No i my mamy do tego zmierzać. Więc z jednej strony uroczystość Wszystkich Świętych o tym nam przypomina, że celem naszego życia jest niebo, że mamy dostać się do nieba, odpowiedzieć na to Boże zaproszenie do zbawienia i być szczęśliwymi. I uroczystość Wszystkich Świętych, czyli ten 1 listopada, jest dniem niezwykle radosnym, no bo jak można się nie cieszyć, jeżeli widzimy, że jesteśmy wezwani do radości, do szczęścia i że już część osób to szczęście osiągnęło, więc tylko się cieszyć, radować.
No ale z drugiej strony ta uroczystość Wszystkich Świętych przychodzi również w ten dzień zaduszny, czyli 2 listopada, w kościele Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. I to nam przypomina, że niekoniecznie wszyscy po śmierci trafiają od razu do nieba. Że jest też ten moment, my to nazywamy czyśćcem, ten stan, w którym musimy odpokutować te wszystkie nasze kary, które żeśmy zaciągnęli w momencie grzeszenia. Ja to porównuję troszeczkę tak do światła. Bo jeżeli mówimy, że Bóg jest światłością, to jest w Piśmie Świętym napisane. I jeżeli człowiek całe swoje życie chodzi w światłości, no to nie ma problemu, gdy przechodzi do wieczności, gdy Boga ogląda twarzą w twarz, widzi tą wielką światłość. Jeżeli swoje życie przeżył w światłości, no to nie ma problemu, prawda? I gdy tą światłość ogląda, no to jest dla niego naturalne. No ale jeżeli do końca w tej światłości żeśmy nie chodzili, było dużo mroku w naszym życiu, dużo tej ciemności i gdy mamy stanąć twarzą w twarz z Bogiem, no to ta światłość no nie jest dla nas naturalna. My musimy do niej się przystosować. To jest tak, jakbyśmy w nocy śpiąc, nagle ktoś wchodzi do pokoju i zapala mocne światło. No automatycznie no my się chowamy przed tym światłem. To światło wręcz nas boli. Ale jeżeli by ktoś wszedł do pokoju i zaczął powoli rozjaśniać to światło, są takie lampki, że najpierw leciutko i coraz mocniej, mocniej, no to my się przyzwyczajamy. I właśnie chyba na tym polega czyściec. To jest takie przyzwyczajanie się do tego, żeby wejść w tą światłość. I czyściec już jest niebem. To nie jest tak, że z czyśćca można trafić do piekła tylko i wyłącznie do nieba. To jest ten czas właśnie przystosowywania się do obecności Pana Boga, żeby móc być blisko Niego. I tutaj właśnie 2 listopada nam o tym przypomina, że nie wszyscy jeszcze są w niebie, że niektórzy oczekują na to, żeby tam się dostać. I my możemy im przyspieszyć ten czas oczekiwania. I to jest właśnie ten odpust za zmarłych, jest to modlitwa za zmarłych. I dlatego dobrze, że ten 1 listopada, czyli kiedy wspominamy Kościół Chwalebny, czyli ten, który już jest w niebie, który już się cieszy radością, są szczęśliwi, że jest jeszcze oprócz niego ten Kościół cierpiący, czyli te wszystkie dusze w czyśćcu, które potrzebują naszej modlitwy. I właśnie to jest istotne w tych dniach listopadowych, żeby się za tych zmarłych modlić. Ale nie tylko w tych dniach, tak jak mówiłem na początku, powinniśmy zawsze pamiętać o naszych zmarłych, zawsze się za nich modlić, no bo jeżeli czegoś potrzebują, to tej naszej modlitwy. I oni wtedy z tego czyśćca wychodzą do nieba, są szczęśliwi, a jeżeli są w niebie, są blisko Pana Boga, to są również naszymi orędownikami i oni mogą się wstawiać za nami. I dlatego wtedy modlimy się za wstawiennictwem świętego tego i tego i tego, bo On jest blisko Pana Boga, On może się za nami wstawiać. Jest to właśnie ta tajemnica świętych obcowania. Coś pięknego, że mamy orędowników w niebie, coś pięknego, że my za zmarłych możemy się modlić i oni tymi orędownikami naszymi się stają. Dlatego o tej modlitwie bardzo mocno pamiętajmy. I też, moi drodzy, uczmy tej modlitwy, zwłaszcza to młode pokolenie, dzieci, młodzież, no bo jeżeli my im nie pokażemy wartości tej modlitwy za zmarłych, no to gdy nam przyjdzie przekroczyć bramy śmierci, gdy my przejdziemy na tą drugą stronę i będziemy potrzebowali tej ich modlitwy, no to jeżeli oni się za nas nie będą modlić, no to wiecie, jak będzie. Dlatego tak ważne jest to, żeby kultywować pamięć o zmarłych, ale przede wszystkim za naszych zmarłych się modlić i uczyć młode pokolenie, to nowe pokolenie, także tej modlitwy za naszych zmarłych, za swoich przodków i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, no bo tej modlitwy naprawdę potrzebują. Więc to tak naprawdę w skrócie, wielkim skrócie, o co chodzi w tych listopadowych dniach, w uroczystości Wszystkich Świętych, w Dniu Zadusznym, w tej tajemnicy świętych obcowania, kiedy my możemy za dusze w czyśćcu cierpiące się modlić, żeby stali się świętymi i dzięki temu za nas się wstawiali, byśmy my również tutaj otrzymywali łaski od Pana Boga. Więc to jest wszystko pięknie powiązane, piękna pamięć za zmarłych, piękna modlitwa za zmarłych i właśnie tak przeżyjmy te listopadowe dni, właśnie zatapiając się troszeczkę w zadumie, ale z drugiej strony patrząc się tak bardzo optymistycznie na to, że Pan Bóg chce naszego szczęścia, że wzywa nas do nieba i właśnie o to chodzi, żeby uświadomić sobie, że celem naszego życia jest niebo, jest szczęście, jest bycie blisko Pana Boga, jest ta pełnia miłości, do której każdy z nas dąży. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do zadawania swoich zakręconych pytań i możecie pisać te pytania w komentarzach, możecie wysyłać mi w wiadomościach prywatnych. Ja się postaram na te wszystkie Wasze zakręcone
nakręcone pytania odpowiedzieć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy oglądają nie przez YouTube'a. Zachęcam do subskrypcji kanału, a tych, którzy słuchają przez radio, również serdecznie pozdrawiam i także zachęcam do subskrypcji kanału Na Rowerze. Trzymajcie się, ja jadę dalej.